W studiu są panie dr Agnieszka Wołcz, pani jest lekarzem stomatologiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest z nami też dietetyk, pani Estera Kwaśniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś zajmiemy się, proszę państwa, profilaktyką stomatologiczną i podpowiemy, jak dbać o zęby, aby jak najdłużej nam służyły. Pani doktor, czy zawiązki zębów tworzą się już w okresie życia płodowego? Tak, zawiązki zębów tworzą się już w życiu płodowym. Zęby mleczne około 4 tygodnia życia płodowego, zęby stałe w 6-8 miesiącu ciąży. Człowiek ma najpierw zęby mleczne, potem są już zęby stałe. Tak się zastanawiam, czy to taka rozrzutność natury, czy też jest w tym jakiś zamysł taki przemyślany. I tak, i tak. Dziecko potrzebuje spożywać inny pokarm niż osoba dorosła. Te zęby mleczne mają inną budowę, spełniają inną funkcję. Też jest tak, że okres niemowlęcy jest okresem, gdzie żywimy się głównie mlekiem matki. Gdybyśmy od razu mieli duże, twarde zęby, pokarm przyswajany wraz z mlekiem matki, byłoby to niemożliwe dla kobiety, która karmi takie dziecko. Czyli dziecko w czasie tego karmienia byłoby za bardzo takie agresywne, mogłoby spowodować, że kobieta nie będzie miała chęci wykarmić swoje własne dziecko. Tak, mogłoby ją po prostu pogryźć. I dlatego są to między innymi zęby mleczne, czyli takie zęby na próbę. To są zęby na próbę, tak. A ile zębów ma osoba dorosła? Przypomnijmy. Osoba dorosła ma 28 zębów stałych. Dodatkowo są też zęby mądrości, czyli zęby ósme, które możemy mieć, lecz nie każdy je posiada. Z tymi zębami mądrości, no nie zawsze, ale często bywa kłopot. To jest taki prezent od natury. Z mądrością to te zęby nie mają zbyt dużo wspólnego. Tylko nazwy. Coraz więcej przysparzają nam kłopotów, ze względu na to, że są położone krzywo, poza łukiem. Prezentem mogą być wtedy, kiedy są prawidłowo ustawione w łuku, a kiedy z przyczyn choroby, urazu stracimy inne zęby. Jak w czasie wzrostu i dojrzewania młodego człowieka wzmacniać u niego właściwą dietą, zdrowie, ale zębów? Najistotniejsze w żywieniu pod kątem zdrowia zębów jest oczywiście pierwiastki, które są budulcem kości. Czyli mamy wapń, magnez. Również istotne są takie pierwiastki jak cynk, żelazo, miedź, sód oraz potas, ponieważ jedne pierwiastki są budulcem, drugie z kolei uczestniczą w tym, aby wszystkie te metaboliczne procesy były prawidłowe w budowie tkanki kostnej. Istotne również są witaminy, zwłaszcza witamina D, która reguluje wchłanianie i metabolizm wapnia oraz magnezu i fosforu. A gdyby nam pani tak podpowiedziała, tak po prostu po ludzku, po jakie pokarmy najchętniej, najlepiej sięgnąć, aby te wszystkie elementy, o których pani wspomniała, ważne z punktu widzenia żywieniowego, znalazły się w naszej diecie i aby te zęby wzmocnić? Potrzebujemy takich produktów, które są właśnie źródłem tych pierwiastków, czyli na pewno będą to produkty mleczne, mleko, fermentowane napoje mleczne, sery, sery podpuszczkowe, twarogowe. One są doskonałym źródłem wapnia i to bardzo dobrze przyswajalnego wapnia, ponieważ zawierają też laktozę, która zwiększa wchłanianie tego wapnia. Istotne również są inne źródła tych pierwiastków, czyli zielone warzywa liściaste, na przykład jarmuż, brokuł, suche nasiona roślin strączkowych, na przykład fasola, suche owoce, na przykład figi, morele. Również bardzo istotne są wody wysoko zmineralizowane, ponieważ te pierwiastki są bardzo dobrze dostępne z nich. Czyli kupując wodę mineralną, warto jest przeczytać etykietę? Tak, i wybierać te wysoko zmineralizowane. Czyli które mają dużo czego? Wapnia, magnezu, potasu. I to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli bilansujemy dietę dla takiego młodego organizmu, który rośnie. Tak. Czyli coś dobrego dla tych zębów, żeby potem one rzeczywiście były zdrowe. Do najpowszechniej występujących przyczyn uszkodzenia i utraty zębów zaliczamy próchnicę, erozję zębów oraz zapalenie przyzębia, czyli paradontozę. Pani doktor, aż 80% dzieci w Polsce, co potwierdzają zresztą badania, te dzieciaki mają próchnicę. Dlaczego? I myślę, że warto jeszcze dodać, że te badania prowadzone są już od 1978 roku z inicjatywy WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. No i niestety klasyfikują nas, Polskę, w takim niechlubnym rankingu jako jeden z krajów o najwyższym odsetku zachorowań na próchnicę. Zgadza się. Dlaczego? Są dwa główne powody, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy powód to niewłaściwa dieta, drugi powód to niewłaściwa higiena jemu ustnej. To rodzic dziecka w początkowym okresie powinien
podjąć jakby duże wyzwanie, żeby najpierw oczyszczać dziecku te zęby, całujemy ustną, a następnie wyedukować to dziecko. Dieta, złe nawyki żywieniowe są takim również bardzo ważnym powodem. Jako rodzice musimy pamiętać o tym, żeby unikać tak naprawdę trzech podstawowych rzeczy, czyli słodyczy, które zawierają cukry proste, szczególnie takie słodycze, które są kleiste, które przylegają do powierzchni zębów i długo działają w buzi, tak? Na przykład lizaki, landrynki. Drugą rzeczą to są chipsy, przekąski, które mają dużo soli, tak? Więc wchłaniają wapń, tak? Czyli tego wapnia mamy mniej w organizmie. I trzecia rzecz to są napoje, które powodują demineralizację tej powierzchniowej warstwy szkliwa. Mówimy o tym ciemnym napoju, który jest bardzo popularny i lubiany przez wszystkich. Tak. W takiej mocno przycukrzonej albo w wersji light, ale tam mimo wszystko ten cukier jest. Jest też wersja zero. Tam z kolei są fosforeny. A no właśnie, czyli wszystko nie to, co dla zębów jest dobre. Dokładnie. Dodatkowo higiena. Zapominamy o tym, że w momencie, kiedy umyjemy takiemu dziecku zęby przed snem nocnym, w nocy gwałtownie spada nam ilość wydzielanej śliny. Dokarmianie dziecka sokiem, mlekiem, nawet mlekiem w nocy powoduje jakby wzrost aktywności pewnych enzymów, które rozpuszczają nam szkliwo. Dlatego te dwie główne przyczyny są zaliczane jako główne czynniki próchnicotwórcze. Czyli pamiętajmy, że jeżeli dziecko już zjadło, no powiedzmy ostatni posiłek, to higiena jamy ustnej, tak, to jest bardzo ważne, ale potem jak poimy dziecko, to dobrze byłoby go poić po prostu zwykłą wodą. Dokładnie. Żeby nie wprowadzać już tych cukrów i obciążenia do zębów, bo już potem nie dokonujemy higieny, no a te wszystkie złe rzeczy, które znajdują się w tych pokarmach czy w napojach, zaczynają tym zębom szkodzić. No dobrze, no to powiedzmy z punktu widzenia takiego też dietetycznego, co powodują pokarmy bogate w cukier? Pokarmy bogate w cukier są świetną pożywką dla rozwoju próchnicy. Dlatego warto wybierać pokarmy, które zamiast cukru zawierają ksylitor, który ma udowodnione działanie antypróchnicze. Również istotne ze względu na próchnicę są pokarmy takie, które wymagają dużo żucia. Jeśli dużo żujemy, wydziela się również dużo śliny, która te zęby oczyszcza i dzięki czemu jest mniejsze ryzyko tej próchnicy. I oczywiście wspomniane już produkty mleczne, które zawierają budulec kości i zębów. Produkty, które wymagają dużo żucia. Pani powiedziała, jakiś przykład? Warzywa i owoce, orzechy, marchewka. Na surowo. Na surowo. Tak, na surowo. Bo już ugotowana ma wysoki indeks glikemiczny. I nie trzeba jej dużo żuć. Jest miękka, właśnie. A najlepsza jest taka twarda do pogryzienia. I to zalecamy. Pani doktor, a co oznacza termin indywidualnej podatności zęba na próchnicę? Jest to taki termin, który określa nam to, jak szybko ten ząb może być popsuty przy działaniu różnych czynników, tak? To zależy od budulca zęba, zależy od anatomii tego zęba, zależy od położenia tego zęba i od tego, jak nasz organizm jest zdrowy tak naprawdę. Do każdego człowieka trzeba podejść indywidualnie, bo nie ma na to jednego określonego standardu, dlatego że to u każdego może trochę występować inaczej, prawda? Tak, każdy rodzi się z inną wagą urodzeniową, ten ząb jest zbudowany inaczej, są inne proporcje składników, które w nim są, tak. A na czym polega działanie ochronne śliny? Działanie ochronne śliny może być miejscowe albo też ogólne. Miejscowo ślina oczyszcza nam zęby z resztek pokarmowych. Dodatkowo zawarte w ślinie substancje powodują jakby niszczenie bakterii, tak? Również ma odpowiednie pH, które niweluje działanie kwasów z pożywienia. A co by panie powiedziały o takim wzmocnieniu higieny w postaci rzucia gumy do żucia? Tak to i jest nie. Dobry pomysł? No właśnie, za tak, co przemawia? Za tak. Mechanicznie nam te zęby oczyszcza. Są pewne gumy, które powodują wzmożone wydzielanie śliny, tak? Więc szczególnie osób, które chorują na kserostomię, jest to, co to jest? Pomocne. To jest taka choroba autoimmunologiczna, która akurat w jamie ustnej manifestuje się suchością, zaburzenie produkcji gruczołów ślinowych. Natomiast guma do żucia, która jest żuta za często, powoduje zaburzenie pracy stawu skroniowo-żuchwowego. W konsekwencji prowadzi do starcia zębów, do bruksizmu, co może prowadzić do poważniejszych schorzeń zębów. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę. Ile razy te zęby myć? Tak naprawdę to, jaką wybierzemy pastę, ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsze są inne czynniki, czyli to jest dobór szczotki, technika szczotkowania i odpowiedni czas, którym poświęcamy na to szczotkowanie. Szczotkujemy ile? 2 minuty? 2 minuty, 2 razy dziennie.
i będzie dobrze przy prawidłowym wzorcu szczotkowania. Przepraszam, że przypominam, ale to są tak rzeczy niby oczywiste, ale może czasami nam umykają z góry na dół, prawda? Nie szorujemy po całych powierzchniach poziomo. Z góry na dół albo z dołu na górę, jak czyścimy zęby dolne i czyścimy też język, pamiętajmy o tym. A takie prysznice? Irygatory. Bardzo dobra sprawa, szczególnie u pacjentów, którzy użytkują stałe uzupełnienia protetyczne przy pacjentów, którzy mają koromę na implancie, którzy nie używają nitki. Jest to szybsze, wygodniejsze. Jak najbardziej polecamy irygatory. Wykałaczki? Niewłaściwie używane wykałaczki mogą zniszczyć brodawki dziąsłowe, co prowadzi do tak naprawdę zniszczenia całego dziąsła, tak? Także nie. A jaką funkcję pełnią te brodawki dziąsłowe? Te brodawki dziąsłowe są elementem tak zwanego elementu zawieszeniowego zęba, tak? Czyli one okalają nam ten ząb, chroniąc ten ząb i trzymając go tak naprawdę w kości, tak? Brodawki zębowe rozdzielają nam zęby, chronią też przed wpadaniem resztek pokarmowych między korzenie zębowe. A skoro już jesteśmy blisko anatomii zęba, to przypomnijmy. Z czego składa się ząb? Ze szkliwa, z zębiny oraz z miazgi. Natomiast z korzeń składa się również z cementu korzeniowego. Jakie złe nawyki żywieniowe szkodzą zębom, a głównie w procesie wytwarzania erozji zębów, czyli utracie tkanek zęba w wyniku oddziaływania na najczęściej czynników chemicznych, głównie kwasów? Zdecydowanie są to właśnie kwasy. Kwasy zawarte w pożywieniu takim jak słodzone napoje, soki, to są po prostu cukier i kwasy organiczne, co zdecydowanie niszczy zęby. Mówi się, że soki są zdrowe, jednak to jest dość mocno skoncentrowany cukier i zdecydowanie lepiej wybrać świeży owoc zamiast tego soku. To co zamiast soku? Woda? Woda, owoce przy posiłkach i unikać też warto podjadania między posiłkami, ponieważ wtedy no nie jesteśmy w stanie myć zęby 5 razy dziennie. A te soki takie ze świeżych owoców wyciskane, które są reklamowane jako samozdrowie? Właśnie one są wyciskane i zostaje w tej pulpie owocowej błonnik, który jest bardzo istotny elementem w profilaktyce na przykład chorób układu sercowo-naczyniowego lub chorób układu pokarmowego. Dlatego zalecam zdecydowanie owoc niż soki. Tak jak wspomniałam. W studiu jest pani doktor Urszula Jarosz. Pani jest lekarzem stomatologii. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Jakie są wyniki badań, które mają powiązania z chorobą Alzheimera? Zostały przeprowadzone bardzo ciekawe badania i to zmieniło nasze spojrzenie na źródło choroby Alzheimera, ponieważ okazało się, że u pacjentów chorych na Alzheimera, w mózgach pacjentów, znajdują się białka w wysokim stężeniu, które są produkowane przez bakterie właśnie znajdujące się w jamie ustnej. Te bakterie jak się nazywają? Porphyromonas gingivalis. I to jest bakteria, która występuje u pacjentów z daleko posuniętą paradontozą. I coraz więcej bakterii szkodliwych się tam wdziera. A te szkodliwe bakterie, które są odpowiedzialne za poważną paradontozę, mają tysiące bardzo ciekawych mechanizmów, jak sobie poradzić z naszym organizmem i jak doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja się pogarszała. Profesor Jan Potępa otrzymał nagrodę fundacji za scharakteryzowanie nowej rodziny proteinaz bakteryjnych oraz wykazanie ich roli w rozwoju chorób przyzębia. Studia biologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił doktorat i gdzie również uzyskał habilitację. Od 1985 roku współpracuje z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Stanowym Georgii i Louisville. Jest członkiem redakcyjnym Journal of Innate Immunology, Biological Chemistry, Current Protein and Peptide Science i kilku innych periodyków naukowych. Kilkunastoletnie badania profesora przyniosły przełom w rozumieniu patologicznej roli bakterii Porphyromonas gingivalis w chorobach przyzębia. Obecnie prowadzi badania mające na celu poznanie związku między parodontozą a reumatoidalnym zapaleniem stawów, miażdżycą i zachwystowym zapaleniem płuc. Parodontoza jest taką ważną chorobą, którą od lat badamy. No i parodontoza, każdy wie co to jest choroba zębów, zęby mogą wypaść, ale przy tym wypadaniu zębów pomaga bakteria, która się nazywa Porphyromonas gingivalis. I ta bakteria produkuje enzymy, które oszukują układ immunologiczny. Do tego stopnia, że układ immunologiczny zamiast bronić się przed bakteriami, usuwać bakterie, niszczy własne tkanki. W
Początek był taki, że u pacjentów chorych na Alzheimera, zmarłych pacjentów, badano mózg i stwierdzono, że w mózgu znajdują się białka produkowane przez właśnie Porphyromonas gingivalis, białka, które prowadzą do destrukcji, białka, które prowadzą do rozkładania się własnych białek tego pacjenta i przez to do rozkładania się, do rozpadu tkanki. I w momencie, kiedy takie wyniki były z badań poglądowych, zrobiono badania eksperymentalne i badania eksperymentalne były przeprowadzone na myszach i tym zwierzętom były podawane regularnie przez 6 tygodni Porphyromonas gingivalis, czyli były smarowane im zęby tym i następnie po śmierci tych zwierząt zostały zbadane ich mózgi i u zwierząt, które były zainfekowane Porphyromonas, w mózgach wykazano 61% więcej tych gingipine, czyli tych białek, niż u zwierząt, które nie były traktowane tym koktajlem z bakteriami. A te białka inicjują proces, który przyczynia się do tego, że rozwija się Alzheimer, czyli choroba otępienna. Ta bakteria jest w taki sposób zbudowana, że zaczyna się od tego, że jej otoczka ochronna ma specjalne substancje, które bronią ją przed fagocytozą, czyli przed tym, żeby komórki organizmu ją pożarły. Nasze wojsko, makrofagi, tak, leukocyty i tak dalej, czyli mają taki pancerzyk ochronny, który nie pozwala jej, żeby je rozpoznać. Naszemu wojsku, które ma nas ochronić, mówi nie, nie dam się. Oprócz tego mają takie łańcuchy na swojej powierzchni, które powodują, że doskonale się przylepiają do nabłonka, czyli mają takie macki jakby do przyklejania się do powierzchni. Oprócz tego produkują toksyny prowadzące do otwierania ściany komórkowej bakterii, wnikają do środka i inne toksyny, które natychmiast prowadzą do śmierci komórkowej. Poza tym mają toksyny powodujące rozpuszczanie substancji międzykomórkowej. I dlatego mamy w paradontozie zniszczoną kość i dziąsło, ponieważ ta międzykomórkowa matryks, czyli substancja pomiędzy komórkami, jest przez te enzymy rozpuszczana. No, czyli dokonują totalnego zniszczenia. Absolutnie, na każdym polu. No dobrze, a od strony dietetycznej? Takim czynnikiem jest na przykład koenzym Q10, który bardzo pozytywnie wpływa na stan dziąseł i możemy go znaleźć m.in. w mięsie zwierząt, ryb. A co on robi dobrego? To już pani doktor może się wypowie. Koenzym Q10 działa przeciwbakteryjnie, a także pomniejsza demineralizację zębiny. Pani doktor, a czy uśmiech można zaprojektować w komputerze? Oczywiście, że można. No i to się robi? Z jakim skutkiem i po co? Robimy to po to, żeby zmienić wygląd zębów, ale też żeby zmienić ich funkcję, żeby je wyleczyć tak naprawdę. Takie projektowanie uśmiechu przede wszystkim eliminuje nam wyciski, czyli unikamy niekomfortowego dla pacjenta wycisku. Dwa, jesteśmy w stanie pokazać wizualizację, którą następnie mierzymy w ustach. Pacjent ma możliwość... Jak będziemy zajmować się już protetyką, uzupełnianiem, tak, prawda? Tak. Wstawienia tego, co wypadło. Wstawienia tego, co wypadło, albo tego, co żeśmy zeszlifowali, tak. No właśnie przy bruksizmie, jak piłujemy te zęby i odsłania się cały właściwie środek zęba, no i wrota zakażenia i... Leczymy kanałowo. No właśnie i się zaczyna droga przez mękę. Mamy możliwość podawania znieczuleń komputerowo. Trwa to dłużej, ale jest zdecydowanie mniej bolesne dla pacjenta. A jakieś najnowsze badania? Tak, czytałam ostatnio, że jest udowodnione, że ryzyko wystąpienia chorób wieńcowych, chorób sercomaczyniowych jest 80% wyższe u osób z czynną, aktywną chorobą przyzębia, szczególnie u mężczyzn po 50 roku życia. Także należy pamiętać o tym, że nie tylko choroby ogólnoustrojowe mogą pokazywać nam swoje znaki w jamie ustnej, ale też odwrotnie, tak, że to, co się dzieje w buzi, ma wpływ na nasz cały organizm. No i pamiętajmy o tym, bo rzeczywiście warto dbać o zdrowie, a zaczynamy od jamy ustnej i od dobrego stanu zdrowia naszych zębów. O czym dzisiaj opowiedziały nam pani doktor Agnieszka Wołcz. Pani jest lekarzem stomatologiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I dietetyk pani Estera Kwaśniak. Dziękuję. Dziękuję.